Aton HT. Dotychczasowy stan gospodarki odpadami w kraju i na świecie jest niezadowalający. Poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska stanowią składowiska odpadów niebezpiecznych, często zasypywane ziemią. Taki sposób utylizacji substancji niebezpiecznych jest niestety nieskuteczny, a wysoką cenę za dzisiejsze błędy będą płaciły następne pokolenia. Przy neutralizacji odpadów medycznych czy też tworzyw sztucznych popularność na całym świecie zyskuje metoda unieszkodliwiania termicznego MTT – Microwave Thermal Treatment. Metodę wynalazła i opatentowała polska spółka Aton HT. Centrum Badawczo-Rozwojowe i montownia spółki mieszczą się w Stradomi Wierzchniej, 50 km od Wrocławia. To tu konstruowane są prototypy i budowane urządzenia do unieszkodliwiania odpadów wykorzystujące mikrofalową metodę MTT. Proponowane rozwiązanie zakłada budowę urządzeń mikrofalowych, w których przy bardzo wysokich temperaturach, do 1400 stopni Celsjusza, unieszkodliwiać można szeroką gamę odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, a koszt eksploatacji jest relatywnie niższy od metod konwencjonalnych. Firma powstała 6 lat temu, jest w tej chwili właścicielką 5 patentów, w tym wszystkie mają zasięg międzynarodowy, światowy. Patenty te dotyczą technologii mikrofalowych i ich szczególnego zastosowania w dziedzinie ochrony środowiska. Między innymi firma zajmuje się produkcją urządzeń do unieszkodliwiania odpadów szczególnie niebezpiecznych oraz innych technologii z użyciem technologii mikrofalowych, które pozwalają na czyszczenie gazów poprocesowych oraz prowadzenie procesów związanych z zanieczyszczeniem np. ziemi. Inne zastosowania metody MTT to m.in. utylizacja odpadów biologicznych, usuwanie uciążliwych odorów, rozkład tworzyw sztucznych, atomizacja odpadów biologicznych, usuwanie zanieczyszczeń organicznych np. pochodzenia naftowego. Istotną cechą oferowanych urządzeń jest ich konstrukcja. Urządzenia firmy Aton HTSA są montowane w standardowym kontenerze 20-stopowym, co pozwala na łatwy transport i, co najważniejsze, na unieszkodliwianie odpadów w miejscu ich występowania. Innowacyjność i skuteczność urządzeń spółki potwierdziły niezależne jednostki naukowe w kraju i za granicą. Dzięki tym opiniom wielu inwestorów z Polski i świata wyraziło zainteresowanie kupnem i użytkowaniem urządzeń typu Aton. Jesteśmy firmą, która uzyskała bardzo dużo medali oraz międzynarodowego uznania, które to uznanie powoduje, że firma bardziej rozpoznawalna jest poza granicami kraju niż w Polsce. Firma stale prowadzi badania nad rozwojem swoich technologii i usprawnia urządzenia. Dzięki pracy naukowców i inżynierów zatrudnionych w Aton HTSA problem utylizacji wielu niebezpiecznych odpadów może zostać rozwiązany nie tylko w skali polskiej, ale i globalnej.